Witamy Państwa serdecznie w Energy Gaz Polska. Zaprezentujemy Państwu montaż instalacji gazowej STAK. Tutaj do Volvo S80 2,5 turbo o mocy 210 koni, auto jest z 2004 roku. Została tutaj zamontowana instalacja gazowa STAK 306 Qmax Basic. Tutaj widzimy jednostkę sterującą. W tym miejscu został zamontowany reduktor AC czerwony z zapasem wydajnościowym do ponad 250 koni. Tuż obok znajduje się filtwa z lotnej oraz powyżej filtwa z ciekłej. Jeżeli chodzi o wtyskiwacze, zostały zamontowane wtyskiwacze Barracuda na pojedynczy montaż, każdy tuż przy danym kanale ssącym, możliwie jak najbliżej. Jeżeli chodzi o spalanie tego auta, auto pali około 13 litrów benzyny, gazu spali około 15 litrów, co zapewni nam oszczędności na poziomie 310 zł. Koszt montażu to jest 3,5 tysiąca zł i zwróci nam się to bardzo szybko, bo po już 11 tysiącach kilometrów. Przejdziemy dalej, pokażemy, gdzie został zamontowany przełącznik. Przełącznik tutaj został zamontowany w miejscu ustalonym przez klienta, tak żeby nie robić żadnych otworów desy rozdzielczej. Znajduje się on po prostu pomiędzy jednym a drugim plastikiem. Wlew został zamontowany oczywiście pod klapką wlewu paliwa. Nie ma tutaj miejsca na pełnowymiarowy wlew, bo za każdym tankowaniem trzeba będzie dokręcić właśnie tą dokręcaną końcówkę w celu zatankowania gazu. Zbiornik został zamontowany w miejscu koła zapasowego, jest to 55-litrowy zbiornik. Oczywiście 55-litrowy zbiornik jest tankowany w 80%, więc mamy do dyspozycji 44 litry gazu, co zapewni nam zasięg auta na poziomie 300 km w cyklu miejskim. Oczywiście w trasie ten zasięg się wydłuży, może nawet do 400 km. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.